Chodzi o bardzo ważne pod względem komunikacyjnym i logistycznym miejsce w Kołobrzegu przy ulicy Zdrojowej, która oddziela strefę A uzdrowiska od strefy B. To parking na terenach PKP przy rampie kolejowej. Jeszcze w 2022 roku miasto prowadziło rozmowy z PKP na temat lokalizacji w tym miejscu parkingu buforowego. Tymczasem okazało się, że właściciel ma dla tego terenu inne plany. Na początku listopada do Urzędu Miasta wpłynął wniosek spółki powiązanej z PKP o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy siedmiokondygnacyjnego hotelu z garażem podziemnym. Prezydent odmówiła ustalenia lokalizacji. Absolutnie jest to niezgodne ze studium, ponieważ w studium ten teren U7 jest to teren zabudowy usługowej. Znajduje się tam dworzec PKP, dworzec PKS. No i wtedy, kiedy odpowiedziałam, że hotel nie jest inwestycją celu publicznego, wnioskodawca poprawił się i złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy. Przypomnę, że jest to bardzo ważny fragment naszego miasta, bo znajduje się ten teren, ten obszar na granicy ze strefą A i absolutnie nie powinna tam być wybudowana żaden inny obiekt poza tym, który my od początku proponowaliśmy. Proponowało również RSTU, czyli my sugerowaliśmy, że w tym miejscu idealnym byłoby, gdyby wybudować tam parking. Stąd uchwała inicjująca przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Przypomnę, że nie po to zdejmowaliśmy te szkaradne rury ciepłownicze, żeby udostępnić czy też umożliwić dokonanie zjazdu z atrakcyjnej działki, tylko zdejmowaliśmy je po to, żeby po prostu teren był atrakcyjniejszy, by po prostu ulica ta wyglądała zupełnie inaczej. I mam takie nieodparte wrażenie, że na ten moment właśnie właściciele, czy też ta spółka, która do nas złożyła, cierpliwie czekała, bo zaskakujący jest dla mnie kalendarium. Oni po prostu złożyli ten wniosek tuż po wyborach parlamentarnych i tuż po tym, jak myśmy oddali do użytkowania ulicę Zdrojową. Bardzo proszę Państwa o to, żebyśmy przegłosowali dzisiaj projekt tej uchwały, a my po prostu zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej uchwalić tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodny ze studium i zgodny z naszymi potrzebami. Radni podjęciem tej uchwały uniemożliwili inwestorowi budowę w tym miejscu hotelu. Jeżeli z jednej strony kolej ciśnie nas, że chce zrobić tutaj gigantyczną inwestycję kolejową, tak? Czyli rozbudowę linii kolejowych, a jednocześnie występuje inna spółka o to, żeby na części terenów, które siłą rzeczy mogłyby być wykorzystane jako bocznice, jako zaplecze, tak? Chce wybudować hotel, no to z całym szacunkiem my nie możemy się na to zgodzić. Warto by było na jednym z posiedzeń Komisji Budżetowo-Gospodarczej zająć się kolejnym terenem, czyli wzdłuż ulicy Kolejowej, aż po restaurację, która tam znajduje się przy ulicy Kolejowej, podworzec i teren kawałeczek dalej, ponieważ no, musimy też tam zwrócić uwagę, jaka jest funkcja, żeby nam później nie wyskoczyły właśnie takie niespodzianki, jak dzisiaj tutaj musimy zmieniać plan. Niniejsza uchwała umożliwi rozpoczęcie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta położonego przy ulicach Solnej i Zdrojowej, ustalającego przeznaczenie terenów znajdujących się na tym obszarze oraz określającego sposoby ich zagospodarowania i warunki zabudowy.